Teraz by się przydała znajomość. No właśnie. To co? Jest tam coś ciekawego? Może jakieś dokumenty przewozowe? Jeśli Doom buduje nowy pancerz, to potrzebne materiały musi wysyłać do siebie. Jeśli przesyłki są rejestrowane, to możemy użyć tych informacji, by znaleźć Dooma. A jeśli ja znajdę Dooma, to nadziei zniknie jeden powód do zmartwień. Znam to. Dowodzenie nieustraszonymi obrońcami rzeczywistości to nie przelewki. Po jej stronie stoi cała armia ludzi. Wśród nich nawet Avengers. Jest na to gotowa. Po prostu musi zrobić pierwszy krok. I może zaliczyć sesję widzenia przyszłości z tym wieszczącym wodnym duchem. Wiecie, za moich czasów robiliśmy takie rzeczy, mając tylko banana i z tego co kojarzę, wściekłą kulę śnieżną? A, te zmiany. Okej, okay, potrzebuję chyba przypomnienia, bo nie przypominam sobie żadnej wściekłej kuli śnieżnej. Po pierwsze, fajne nawiązanie do siódemki ze strony Jonesa. Po drugie, kiedy mówił o tym, że po stronie, jak ona ma, po stronie nadziei stoją sami Avengersi, to podobno pierwotnie miał on dodać, że również X-Meni, ale z jakiegoś powodu ta wzmianka o X-Menach została wycięta. I taka ciekawostka. Ja muszę sobie... Widuj pomagierów na wykopaliskach, by zdobyć dokumenty przewozowe, pewnie. Dobra. Tu. Ej, to dużo jest kopalisk. Wiem, że są tylko trzy. Ej, w sumie trochę jest. Dobra. Dobra. Tu już są. I jednego widziałem. A. Dalej, zbierz przedmiot o klasie rzadkości epickiej lub lepszej po zlikwidowanych graczach pod sił. Aha. Okej. Ale że epickie. Że epickie. Nie jest takie proste. O, tu coś leży. Dobra. Raz, dwa. No dobra, jeszcze trzy. O, on coś ma. Dobra. Patrzmy jeszcze tamtego. Ten pewnie coś będzie miał, nie? Wiecie? No oczywiście, że miał. Chyba nawet dwie! Jestem pewny, że on miał dwie. Te dwie tutaj, co leżą, to są fioletowe. To się nazywa chamstwo. A, tutaj, dobra. Tu to mamy. Dobra. Where is this computer? O. Tu jest jakaś wiadomość, ale brakuje części liter. Na ogół, aha, to.
To chyba widziałem. Inauguracyjne spotkanie fanklubu Tonego Starka. Program spotkania. Odczyt dzieł fanów przy reaktorze łukowym. Dyskusja o teoriach Jarvisa. Co? Na Duma. Plany... Aha, plany powstrzymania Duma. Dziwne. Pokażcie, co macie. A. O! Aż! No dobra. Kolega nas zaszczycił. Ładnym przedmiotem. W ładnym kolorze. W ogóle, szczerze mówiąc, ostatnio o tym myślałem. I... zaczynam mieć coraz większe przeczucie, że cały ten rozdział został zorkiestrowany, powiedzmy, to nazwijmy, przez Duma. Wszystko, co się w tym rozdziale działo, to właśnie sprawka Duma. Dobra. Mamy to. O, zgłoś się do War Machine. Czy War Machine, no właśnie. God fucking damn it. Dobra, dajemy szansę. Jest czarny, może przeżył. No, też tak myślę, Diesel, on na bank żyje, nie? Czarnych choroba nie dotyka. O kurde. Potwierdzone. Machina wojenna nie jest czarny. Czarny by to przeżył. Jak to źle brzmi. No co mogę powiedzieć, Dieselek? Hello. Jak bąbelki. No, Doom jest najlepszy. Patrząc na jego kill count, to Doom jest nie do pokonania. I że tak powiem, mam nadzieję, że przynajmniej w tym sezonie Doom wygra. Powiedzmy, niech ten temat ciągnął w OG, niech w OG przegra, ale teraz ma wygrać. W tym sezonie Doom ma wygrać. Jak w tym sezonie Doom nie wygra, to z automatu sezon jest 1 na 10. Możecie mnie shotować, klipować, wysyłać to do Epika. Mam to gdzieś. Jak Doom w tym sezonie zostanie pokonany, to ten sezon jest 1 na 10. Z automatu. Po co ci takie informacje, Klemi? Dobra, gadamy z nim. Przejrzeliśmy notatki znalezione przy pomagierze Duma. What did you find out? Znowu to zrobili. Znowu tego nie przetłumaczyli. Budowuje części puszki Pandory w swój nowy pancerz. O kurde. Trzeaczki. Cokolwiek, co da nam przewagę w walce, będzie na wagę złota. Mój sprzęt jest już w terenie. Radzę zacząć trening. Ej, kuźwa. Doom to jest geniusz.
A, nie. Doom to jest geniusz! Jak? Jak przeżyć? Jak przeżyć mod puszki? Wbuduj puszkę w swój pancerz! Kuźwa! Nie, Doom! Doom musi wygrać! To jest po prostu big brain! Doom to jest największy brain! Co mam teraz niby zrobić? Dodaj przeciwnikom obrażenia, zawisając w powietrzu. A, dzięki jetpackowi. Ciupcie, muszę znaleźć jetpack. No kurde! Każdy, kto nie wybiera Dooma, jest głupcem. Jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w połowie drugiego tygodnia sezonu, a ja już stwierdzam, że niewybranie Dooma jest głupotą. Każdy, kto nie wybiera niewybranie Dooma, to jest tak, jakbyś stał z patykiem i próbował przepiłować patyk i się zastanawiał, czemu to nie działa. Actually. No dlatego ja właśnie mówię, że... Zaczynam mieć coraz większe przeczucie. Coraz większą pewność tego, że... Cały ten rozdział... Właśnie został poprowadzony przez Dooma. Za całymi wydarzeniami tego rozdziału, no większością wydarzeń, stał właśnie Doom. Nawet już to gdzieś sobie próbowałem rozpracować konkretnie, jakby to mogło wyglądać, ale myślę, że nie jesteście jeszcze gotowi na tą rozmowę. Bez kitu, homik. Jestem w stanie siedzieć. No ogólnie. Na przykład ja byłem w stanie na przykład w pracy siedzieć, pracować, a w jednym momencie rozmyślać, czemu coś jest tak, a nie takie w fabule. Bez kitu. Ja pamiętam przed startem sezonu 6 rozdziału 2. Przed sezonem pierwotnym. Ja naprawdę siedziałem całe 10 godzin w pracy i rozmyślałem nad fabułą. Co się wydarzy? Okej, okay, to jest definitywny dowód, że Epic mnie nienawidzi. Dać mi... Nie, to jest nienawiść. To jest nienawiść. Epic, nie wiem, co ja wam złego zrobiłem, ale pilnujcie się. No, nie mówiąc w ogóle o tym, że ja bez kitu przewidziałem praktycznie 70% 75 może procent tego, jak będzie wyglądał sezon 8 rozdziału 2. Mam tutaj na myśli, że przewidziałem praktycznie co do każdego ruchu, co się wydarzy na evencie w sezonie 7 i jak będzie wyglądał ten sezon 8. Nie mam złotą, że przewidziałem, że pojawi się Carnage i Naruto. I mój jedyny problem polega na tym, że nigdzie się z tym nikim nie podzieliłem. Więc nikt o tym nie wie. Powiem więcej. W przeciągu całej jednej zmiany amazońskiej wymyśliłem... Moim zdaniem lepszy sezon 8 niż Epic zrobił. Od początku do końca. Każdy tydzień. Tydzień w tydzień, co by się działo, nie? I szczerze, gdybym jakkolwiek ogarniał UEFN, to pewnie, i gdyby mi się chciało, to bym pewnie przysiadł i zrobił ten sezon. To jest dopiero bycie... Hello.
A, to jest skrzynia Duma. No dobra! Aha, bo to nie ta wieża. A, no dobra. No dobra, złą wieżę. The princess is in another castle. Aj, nie ma princess. Princess nie ma w ogóle w żadnym castle. O, fajnie. No nieźle, chomik. To kuźwa? Otajów. 1 złoty. Pand ork w kewke bawkong. W mufę w fabyl gdzimolkel fem jumpeje o ubaju. Jezu, jaki to jest język! Ja mam wrażenie, że to jest jakiś w ogóle nieistniejący język, chomik. Próbujesz... teraz wrobić. No właśnie! Mam to samo pytanie! A, masz. Łeb. Ej, bez kitu, dobra, ja nie wiem, gdzie ja mam ten jetpack znaleźć. Aha, tak się chcesz bawić, chomik. No dobra. To jest jakiś szyfr. Trzeba sprawdzić kod Cezara. Jakieś inne kody. Omik z Nafnafa. To jest maniak. On mógł wszystko wymyślić. A dobra, mam. Okej. Okay. Dalej przeciwnikom. Dobra. Próbuję jeszcze jednego. Pana Boba. Będę zbierać informacje w sali narad. Wow, i nastrój popsuty. Chcesz mieć naprawdę popsuty nastrój? Przepowiem twoją przyszłość. Hej, jesteś praktycznie szklanką wody. Jak zechcę, to cię wypiję. Hej, podoba mi się wzmianka, że sukces skąpany w porażce. To jest dobry znak. To jest dobry znak. Doom for the win. No i fajnie, że teraz muszę znaleźć arsenał War Machine. No tylko kiedy ta wyspa się pojawia, nie? A to jest które zadanie? Piąte? A, szóste już. To ale i tak, jeszcze po tym jest jeden. Jedno zadanie. Ale mam definitywne wrażenie, że Nadzieja sobie nie radzi. To mnie bardzo pociesza.
No właśnie! To jest właśnie to! O czym mówię, że te zadania dzisiaj idą strasznie. O, banan! Hello. Właśnie rozwaliłem istotę prymarną. Dobra, w sumie. Jezus, nie skacz. No żeż kuźwa. O, dobra. Dobra, robimy to. No... No shot! Jest! Jest kapitan. A, dobra, kapitan Jones. No to... Kuźwa, lecę do tego Jonesa, nie? Jak go nie będzie, to trudno. Tak, wierzę w to. Mam wiarę. Aj nach. Moja wiara zdała. Dobra. Aha! Tego się nie można zabić. No dobra. In that case... Jesus. Thank you.
Dobra, mam to przetłumaczone, chomik. Tylko, że popełniłeś jeden błąd. Jedną literówkę. Ale okej. Ale okej. Dobra. Uwaga. Dobra, czy jesteś pomebany? Jak tak, to przetłumaczysz tą wiadomość i powiesz: Doom jest super, wybierajcie Dooma. Łatwo. Nie, chomik. Nie ma takiej możliwości. Doom jest najlepszy, wybierajcie Dooma. Koniec, kropka. Wszystko, co teraz powiesz, to będzie wymyślone. Znaleźliśmy tego kociego sprzymierzeńca wyrocznie. Rano odwiedziła mnie Shuri. Co powiedziała Shuri? Ma plan, jak załatwić ulubionego Doombota Dooma. Nie znam jeszcze wszystkich szczegółów, ale jeśli pokonamy tego bota, zbliżymy się do odnalezienia samego bossa. A możecie nie? Czekajcie, czekajcie. Czekaj. Ja ci dam! Dooma, kurde. Ha, ha, ha. Nie zabijacie Doombota. Łatwo! Łatwo. Łatwo, łatwo. Łatwo! Mówię, już się nie wybronisz. Zobaczę, ale ty się już nie wybronisz, nie. Nie ma opcji. Bo kuźwa! Chomik, kuźwa, bo ten... Ja ci to pokażę, nie? Ja ci to pokażę, chomik. Zobacz sobie, te V wygląda jak Y. Przez tą m***ną kreskę. I dlatego. I wtedy pasuje.